Chorzowskim Zoo urodziły się dwa pingwiny Humboldta. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakiej są płci, bo w zoo czekają na wyniki testów genetycznych. To kolejny pingwini przychówek w tym miejscu, po tym jak dwa lata temu na świat przyszedł Koko. Karolina Komada. Kolonia pingwinów Humboldta w Chorzowskim Zoo powiększyła się o dwóch nowych członków. Pisklaki wykluły się na początku sierpnia i jak na razie ich codzienność to jedzenie i zabawa w pomieszczeniu gospodarczym. One wykluły się w sposób naturalny. Oboje rodziców wysiadywali jajka w gnieździe na wybiegu. Dopiero później, jak już podrosły i zaczęły być bardziej takie, można powiedzieć, mobilne, zaczęły wychodzić już z tego gniazda, wtedy zabraliśmy je na zaplecze gospodarcze, żeby uniknąć tego, żeby nam nie wpadły do basenu, ponieważ mogłyby się utopić. Wszystko dlatego, że jeszcze przez około miesiąc będą mieć pióra puchowe, które mogą nasiąknąć wodą. Ich rodzicami są pingwiny Peta i Miso, którzy od 2020 roku zamieszkują śląskie zoo. Zaraz po wykluciu nowi rodzice pomagali potomstwu z podstawowymi czynnościami. Były karmione przez rodziców w postaci nadtrawionego pokarmu, czyli najpierw trzeba było pokarmić rodziców i one nadtrawiony pokarm zwracają i w ten sposób karmią małe pisklaki, ale w tym momencie już przyjmują całe ryby, bez problemu połykają, nie jest to dla nich żaden problem teraz. Ciepła aura sprawia, że zwierzęta dłużej pozostają na wybiegach, a dzięki nadchodzącym wydarzeniom w zoo odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć nowe pisklaki, które już wkrótce dołączą do pozostałej czternastki. Nasze zoo obchodzić będzie swoje 65. urodziny. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ogrodu, zobaczenia między innymi wystawy archiwalnych fotografii, które znalazły się w różnych częściach ogrodu, w miejscach, gdzie zostały wykonane. Więc możemy sobie porównać, jak w okresie tych 65 lat ogród zmienił się. Odwiedzający będą mogli zwiedzić nowy pawilon Lasu Deszczowego, którego otwarcie będzie w nadchodzącym tygodniu.